będzie całkiem przyjemnie, wiatr osłabł, a nawet wyjrzało słońce, ale najnowsze informacje od synoptyków nie napawają optymizmem. Już jutro wiatr ponownie nabierze niebezpiecznej prędkości. Małgorzata Rumszek, witam i zapraszam na szczegółowe prognozę. Przejściowo jesteśmy pod wpływem wyżu z nad Niemiec i Europy Zachodniej, które z zachodu sprowadza dość ciepłe i stosunkowo wilgotne powietrze polarnomorskie. Jutro po południu mijać nas będzie chłodny front atmosferyczny, który dotrze do nas z rejonu Morza Norweskiego. Związany jest on z pogłębiającym się niżem, którego centrum jutro spodziewane jest nad północną Szwecją. Powiększający się gradient ciśnienia sprawi, że rosnąć będzie ponownie prędkość wiatru i na wieczór oraz w nocy ponownie należy spodziewać się porywistego wiatru i sztormu na Bałtyku. Nadchodząca noc będzie pochmurna, ale bez opadów. Wiatr początkowo będzie jeszcze słaby, ale później, zwłaszcza na wybrzeżu, wzrośnie prędkość. Na termometrach od minus 1 do maksymalnie 1-2 stopni na plusie nad samym morzem. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1025 hektopaskali i będzie spadać. Niedziela przyniesie zmiany w pogodzie. Przez cały dzień chmury będą zakrywać niebo, do południa jeszcze bez opadów. Po południu lokalnie będzie padać słaby śnieg z deszczem, a miejscami śnieg. Proszę jutro zachować ostrożność, bo po południu wiatr będzie dość silny, a pod koniec dnia, zwłaszcza na wybrzeżu, silny i porwisty do 70 km na godzinę. Temperatura wyrównana od 2 do maksymalnie 3 stopni na północy. Ciśnienie dalej będzie spadać. Na Bałtyku w nocy wiatr zachodni, potem południowo-zachodni osiągnie prędkość do 7 stopni w skali Beauforta. Jutro wiatr będzie zmieniał kierunek na zachodni, wiać będzie nawet do 9 stopni w skali Beauforta. Dziękuję za spotkanie, spokojnego wieczoru, do zobaczenia.